Witam serdecznie w kolejnej wieczorynce. Justyna Stefańska, Tadeusz Owsianko. Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. Na dzisiaj, Tadeusz, mam cztery główne punkty. I piąty to takie dodatkowe pytania od widzów. Z tym, że w tych czterech głównych punktach też gdzieś tam się te pytania oczywiście przewijają. Pierwsze to omówienie energii spływającej obecnie. Drugi punkt to trójnia zasad. Trzeci pułapki duchowe. I czwarte imię Ojca. Imię Ojca, o, to duża sprawa. No, postanowiliśmy jeszcze raz, może w końcu ten ostatni, przejść przez ten temat i może w końcu szczęśliwie go zakończyć, chociaż przynajmniej zakończyć dla nas. Nie wiem jak dla nas, naszych widzów, ale... Ja bym nie był tego taki pewny, no ale zaczynamy. No dobrze. Pierwszy temat, omówienie energii spływającej obecnie. I to jest temat, który nam ostatnio właśnie wypłynął i on jest bardzo nowy. To z tych nowych rzeczy, które teraz się pojawiły. Do tego tematu dostaliśmy też informację mailową od jednego z naszych widzów, którą przeczytam. Ja wiem, że ty się do końca z tymi elementami bądź interpretacją tych elementów nie zgadzasz, ale ja przeczytam to w całości, a ty później się ustosunkujesz. Ale chciałbym tutaj właśnie to story, wiesz, opowiedzieć, jak doszło do tego, że myśmy się dowiedzieli o wszystkim, zacznij, bo to była bardzo ciekawa historia. Mianowicie pierwszy komunikat na ten temat spłynął do nas już 8 maja. I zatytułowany był Wzorzec Jelca. I ja, bo to Andrzej dostał ten komunikat, myśmy z Andrzejem bardzo długo się nad tym głowili. Ja nie lubię głowić się tak intelektualnie nad jakimiś komunikatami, jeżeli natychmiast nie przychodzi mi rozwiązanie, dlatego że wiem, że całą resztę to już mój intelekt zaczyna tam kombinować i rekombinować i w każdym bądź razie długo żeśmy się biedzili z tym wzorcem Jelca i naprawdę i nic nam z tego nie wychodziło. Znaleźliśmy znaczenie jelec, chodzi mianowicie o gardę, o osłonę ręki trzymającej miecz lub trzymającej jakiś inny oręż, ale taki... Broń białą. Broń białą, tak, broń białą. I jelec to jest osłona ręki tego, który trzyma tą broń. I tak się zastanawiałem, co ma jelec do takiego układu, który mi ukazuje w sposób taki oczywisty zbiornik energii bytu. Że to jest uniwersalny zbiornik z całością bytu. Co to ma do jakiejś osłony i gardy? I wczoraj na ten temat rozmawialiśmy późną nocą z Andrzejem i w pewnym momencie nam jego komórka i moja komórka przestały się z sobą łączyć. Dostaliśmy komunikaty, że chwilowo brak połączenia i czekając na to połączenie, otworzyłem maila, którego przysłała mi Justynka i ten mail brzmiał tak. Mail był skierowany do mnie, więc tak go przeczytam, jak go dostałam. Dzisiaj otrzymała Pani, jak każda kobieta na Ziemi, która choć raz miała za sobą cykl menstruacyjny, prezent od góry plus bonus w postaci trwałego i na tę chwilę końcowego układu ochronno-wytwórczego na poziomie Ziemi. Ziemia otrzymała dodatkowy prezent i obecnie odpoczywa sobie. Jest pod ścisłą ochroną najwyższą. Jak to przeczytałem, eureka! Połączyły nam się komórki z Andrzejem, więc pierwsze słowa mówię, słuchaj Andrzej, teraz przeczytam Ci komunikat, który otrzymała Justynka od Pana Przemka, zdaje się. Bodajże tak, Pana Przemka. I przeczytałem mu go. I jestem w domu, no nareszcie wiem, co to za wzorzec Jelca. To przecież właśnie ta energia, która jest z jednej strony zbiornikiem energii wszystkich materialnych, a więc żeńskich, dlatego że energię bytu, już to wiele razy żeśmy przerabiali, że energię bytu, które tworzą wszystko, co jest w jakiś sposób zagęszczone i przejawione, da się zobaczyć, dotknąć, nieważne w jakim wymiarze, to są energie żeńskie,
Natomiast męskie są te, które biorą udział w całym tym procesie tworzenia, są zerowe i tworzą tą konsystencję, ale nie tworzą tych zagęszczeń. A więc jest to zbiornik z energiami żeńskimi i dlatego pan Przemek tutaj napisał, że to tylko dla kobiet. Ja go rozumiem, ponieważ on na razie rozumuje na poziomie samca męskiego, ale niech się nie obraża, ponieważ jeśli chodzi o poziom duchowy ludzkości tu na Ziemi, to na razie i mężczyźni, i kobiety, wszystkie, jak jeden mąż, razem wszyscy wzięci, łącznie ze mną, wcale się tego nie wstydzę, jeszcze jesteśmy na poziomie samców męskich i samic żeńskich. Ta żeńskość i męskość, o której my rozmawiamy, ciągle nie mieści nam się w głowach i ciągle patrzymy na to jako na kobiety i mężczyźni. Jeszcze Przemek napisał, że to kobiety tylko po pierwszej menstruacji, jak gdyby dziewczynki nie były kobietami. A przecież w ciałach dzieci często bywa wiele większy duch i wyższa świadomość od wszystkich otaczających ją dorosłych. I co, taka dziewczynka to nie jest kobietą? Już nie mówię o żeńskości i męskości, która jest tak samo przynależna każdemu z nas, niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą. W każdym bądź razie jest to informacja bardzo piękna i bardzo ważna i tworząca nareszcie taki układ zdarzeń, który mnie napawa wielkim optymizmem. Ja jak to sobie uświadomiłem, to ta energia na mnie spłynęła tam wtedy właśnie wczoraj o północy. Tak mi się lekko zrobiło nareszcie na ciele, bo ciągle byłem taki przemęczony i wszyscy moi znajomi duchowi przyjaciele narzekają na taki stan przemęczenia, ponieważ to jest taki przechodzimy wszyscy, łącznie z Państwem pewnie też, bardzo gwałtowne takie przeciążenie energiami, które teraz walą w ziemię i nareszcie przyszła taka, która po pierwsze nas osłoni przed jakimiś tam niebezpieczeństwami, ale po drugie przede wszystkim uzupełni wszystkie braki, które nam w tym wysiłku towarzyszą. I ktoś by powiedział, jakie braki? Moi drodzy, wynika to z czegoś takiego, że w Matrixie, w starym wszechświecie, w systemie świadomości grupowych, bo taka wtedy była ewolucja, na zasadzie świadomości grupowych, a więc ich hierarchii, wtedy Matrix tak to zorganizował, że odciął byt całkowicie od energii męskich, zorganizował go na bazie energii żeńskich i byt przestał być zasilany energiami z Wszechoceanu Wieczności, które to zasilanie może być przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez pierwiastek męski, poprzez energię męską o polaryzacji zerowej. Ale pod warunkiem, że zdarzenia, które przebiegają w bycie, są wzorcowe. Jeżeli nie są wzorcowe, to wtedy byt przestaje być zasilany energią boską, energią Ojca, do tego, żeby zaspokoić wszystkie jego potrzeby. I tak się wtedy stało ze starym naszym wszechświatem, że się zakorkował, o tym opowiadałem już wielokroć Państwu, i nastąpił totalny deficyt energii, dlatego że, no bo to tak jakby nurek wszedł pod wodę i ktoś mu, ten wąż, który mu dostarcza powietrze, nagle zakorkował. No, zaczyna się dusić. I wtedy ojciec wymyślił system monadyczny. Obrazem takiej konstrukcji monadycznej jest krzyż egipski, bo taką konstrukcję miały narzędzia ludzkie i narzędzia wszystkich świadomości grupowych w dobie Matrixa. To znaczy krzyż z ramionami prawe, lewe to jest dusza, ciało, z dużym okiem, uchem, które jest zbiornikiem, które jest świadomością, i z dużym poszerzonym ramieniem dolnym, które jest monadą, czyli ze zbiornikiem neutralnej energii przeznaczonej dla duszy i dla ciała, do ich doświadczeń. Ponieważ w Matrixie doświadczenia, które przechodzili wszyscy, były niewzorcowe, ponieważ nie było w nim udziału pierwiastka męskiego, dlatego, żeby się nie podusili, tak jak przed chwilą opowiadałem,
mieli do dyspozycji swoje indywidualne zbiorniki monadyczne i jednocześnie na zasadzie ewolucji grupowej, świadomości grupowej, te monady większe i mniejsze były w siebie nawzajem wpisane, a więc mogły jednostki korzystać nie tylko ze swoich monad, ale z okolicznych. I z tej takiej właśnie budowy pozornie zabezpieczającej potrzeby wszystkich, a więc umożliwiającej im rozwój, ewolucję duchową, mimo braku dostępu do energii monadycznej, do energii wzorcowej z Wszechoceanu Wieczności, pomimo tego braku, mogli się rozwijać, bo mieli swoje własne indywidualne zbiorniki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od dłuższego czasu Matrixa już nie ma. I razem z Matrixem zakończony został etap budowy monadycznej. A więc nie mamy do dyspozycji tych indywidualnych zbiorniczków z energią przeznaczoną do rekompensaty i ciału, i duszy, i jego zmagań z rzeczywistością, jego zdarzeń, na które przechodzi, a które jeszcze teraz w naszej dzisiejszej rzeczywistości są pochodne po Matrixie. A więc w tym pierwszym etapie, a więc w dzisiejszym czasie, one jeszcze mają postać niewzorcową. One mają kierunek w stronę zdarzeń wzorcowych i niebawem już tam się do nich zbliżą. Niebawem dostaną zasilenie z Wszechoceanu Wieczności, ale na razie go nie mają. I wszyscy są totalnie przemęczeni i osłabieni, dlatego że jednocześnie muszą przerabiać te wysokie energie, które spływają na Ziemię, bo Ziemia jest epicentrum Wszechświata. I teraz dostaliśmy zbiornik uniwersalny, uniwersalny zbiornik z energiami bytu, a więc z energiami żeńskimi, nie przeznaczonym tylko dla kobiet i to tych po menstruacji, jak powiedział pan Przemek, tylko po prostu dla wszystkich. I dla mężczyzn, i dla kobiet, dla wszystkiego, co żyje i istnieje we wszechświecie, a szczególnie na Ziemi. A Ziemia dostała dodatkowo jeszcze taką osłonę, ponieważ jest też przemęczona tymi totalnymi zmianami, które na niej zachodzą. I jeszcze na dodatek, to jest bardzo istotne, energia ta również będzie użytkowana przez tych, którzy są uduchowieni, którzy biorą udział w tych przemianach. Jeżeli są jeszcze zatwardziałymi materialistami, którzy korzystają z wszystkich przywilejów, które pozostawił po sobie Matrix i którzy nadal jeszcze usiłują jego porządek tutaj utrzymać na Ziemi, nie będą mieli dostępu do tej energii, jestem o tym przekonany, i po prostu będą coraz słabsi i będą gasnąć. To się będzie działo na naszych oczach i to zdarzenia, które w tej chwili na Ziemi zachodzą, ja tu widzę w przejawach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, a przede wszystkim tak zwanego kulturalnego i sportowego. Zobaczcie, ile masowych imprez, ile takiego hura optymizmu, takiego, że wszyscy to wszyscy razem muszą to robić. To jest próba, to jest taka próba właśnie uzyskania jeszcze tych starych zwyczajów grupowych i pozyskania tej reszty energii z sąsiadów, bo z kogo się da. Natomiast jeśli chodzi o wrażliwców uduchowionych, którzy na własną rękę i dla siebie samych, bez jakiejkolwiek glorii i chwały widocznej z zewnątrz, uczestniczą w przemianach kosmicznych zachodzących tu na Ziemi i w nich samych, ta energia da im wspaniałe takie wspomożenie i zasilenie, o czym zresztą pan Przemek bardzo ładnie tutaj napisał. Mm-hmm. I tutaj też właśnie dobre zaznaczenie jest tego ochronno-wytwórczego charakteru tak, tej energii. Tej energii. Mm-hmm. Ona teraz płynie stale. To nie jest tak, że ona przyszła na chwilę i stało się, i kto się załapał, ten się nachapał. Nie, ona jak już zeszła, to już stale tu będzie, stale będzie nas zasilać. Aż dojdziemy do etapu zdarzeń wzorcowych i w tym momencie dojdzie jeszcze zasilenie ze Wszechoceanu
wieczności poprzez pierwiastek męski, który jest we wszystkich i kobietach, i mężczyznach razem wziętych, niezależnie czy to dzieci, czy to dorośli. I będzie nam jeszcze lżej, jeszcze weselej, jeszcze radośniej i jeszcze piękniej będą się układać stosunki tu na ziemi. Mam nadzieję, że tego dożyję i wszyscy na pewno razem będziemy to widzieć, ponieważ my jesteśmy pokoleniem pomostowym. Świadomość, ażeby ewoluować, musi na zewnątrz przejawić te wszystkie zdarzenia, które jej są potrzebne na tym pomostowym okresie. I nie może być tak, że będą przerwy i że ktoś będzie miał reinkarnacyjnie wspomnienie z tego kawałka tych przemian, a potem z tego, a potem już na koniec już będzie w raju i nagle się ocknie i nie będzie wiedział, dlaczego nagle tu jest raj na ziemi. Nie. Wszystkie te przejawy, przemiany, przejaw muszą zachodzić na naszych oczach, na naszych ciałach. No na razie są bolesne, ale za nimi kryje się to wszystko, czego potrzebuje świadomość dla swojej ewolucji. Rety, kiedy to będzie, Tadziu? To się teraz dzieje. Ja już, wiesz, czekam, żeby już, wiesz, zaczęło być trochę lżej. Na razie jeszcze jest duże przeciążenie. Bo na razie jeszcze jest robota. Tak jest. Duże przeciążenie, ponieważ tych wrażliwców, tych uduchowionych, tych, którzy realnie biorą udział w tym procesie kosmicznym tu na Ziemi, na razie jest niewielu. Mimo że bardzo wielu deklaruje swoją duchowość i swoje nastawienie, ale to są tylko ich deklaracje, ani Boga, ani praw kosmicznych, ani energii kosmicznych. Nikt nie oszwabi, nie oszuka, nie podszyje się pod czyjąś rolę, nie uda, że przecież on chciał dobrze, a wyszło źle. Prawa kosmiczne każdego dokładnie oceniają i wydzielają mu to, co mu się należy. A propos tych praw, to kolejne zagadnienie, trójnia zasad. I to zagadnienie wyszło od anegdoty, którą opowiadałeś o przenoszeniu morza rękami do dołka. Jedna z telewizek tutaj przypomniała, że to była historia o świętym Augustynie, który rozmyślał o istocie Trójcy Świętej. Trójcy Świętej, nie o Bogu, a o Trójcy Świętej. Tak, także tutaj przy tej okazji w takim razie mamy komunikaty dotyczące dwóch z tej trójni zasad. Ale chciałem tylko na sekundkę zatrzymać się. Dobrze. Mówię to w stronę pani, która nam mówiła o tym, że to święty Augustyn i że nie chodziło o Boga, tylko o Trójcę Świętą i że w tej anegdocie ten aniołek, czyli że ten chłopczyk powiedział, że on prędzej morze przeleje niż święty Augustyn zrozumie istotę Trójcy Świętej, a tu tymczasem my chcemy o tejże Trójcy mówić, tylko że nie o tej Trójcy Świętej, czyli że o Bogu katolickim czy chrześcijańskim w takiej, że tak powiem, obrazowości, tylko o wiedzy naszej na temat trójni, która jest podstawą istnienia wszechświata. I na bazie wiedzy na temat tejże trójni różne religie zrobiły sobie takie, a nie inne ich przedstawienie. Także my się nie będziemy zastanawiać nad tamtymi przedstawieniami, a wyjedziemy śmiało i otwarcie z wiedzą, którą na ten temat posiadamy. Tak, przypominamy, że są trzy trójnie, tak? Trójnia zasad, trójnia konstrukcyjna i trójnia... I trójnia strukturalna. Strukturalna, tak jest. To może ja od razu wyjaśnię. Proszę bardzo, wyjaśnij od razu wszystkie trzy. Trójnia jest potrójna. Pierwsza trójnia z tej trójni, ja ją tak na zasadzie ważności umieszczam, to jest trójnia zasad. Prawda, spójność i ważność tego, co się tworzy. Następnie są dwie trójnie, które tworzą to, co we wszechświecie się przejawia, gęstnieje, można dotknąć i usłyszeć. Pierwsza z nich jest trójnią konstrukcyjną, czyli że jest czymś w rodzaju kręgosłupa, na którym rozpięte są mięśnie i całe wszystkie układy naszego ciała, łącznie ze skórą i tworzącą nasz zewnętrzny przejaw. A więc tą konstrukcyjną trójnią jest przestrzeń, czas i grawitacja.
i są to konkretne struktury energetyczne, które istnieją już w wieczności przed zaistnieniem bytu wszechświata i nieustannie w nim biorą udział i cały czas w nim uczestniczą w tym wszystkim, co w nim żyje. I wszyscy ci domorośli filozofowie pseudofizyczni, o których od czasu do czasu słyszę, że przestrzeń to może jest, ale czas to jest jakaś ułuda, w ogóle tylko jakaś sprawa umowna, w ogóle go nie ma. No a co do grawitacji, to zdania są podzielone. W każdym bądź razie w trybie oznajmującym mówię, że jest przestrzeń, czas i grawitacja. Czas oczywiście ma postać zerową i jest totalnie, ma postać teraźniejszości. I trójnia strukturalna to jest magnetyczność, elektryczność i elektromagnetyczność. Elektromagnetyczność. I one z kolei tworzą wszystkie zagęszczenia energetyczne sobie przynależne, dzięki którym istnieją atomy, istnieje wibracja wszystkich częstotliwości, wszystkich wymiarów, jakie tylko są, i wymiarów tych gęstych, które tworzą komórki naszych ciał i wszystkich ciał nam, że tak powiem, pokrewnych. To znaczy nie tylko ciała fizycznego, ale również wszystkich ciał ezoterycznych, myślowych, astralnych i wyższych wymiarów naszego przejawu. Mówimy o tym dlatego, że chcemy się skupić na konkretnie niektórych z nich. No i właśnie my dzisiaj o trójni zasad i o dwóch elementach tej trójni, spójności i prawdzie, powiemy sobie. Ważności tego, co się tworzy, jeszcze nie mamy takich komunikatów, które moglibyśmy w tym momencie pokazać. Więc takich uściślających informacji. Tak. Z grubsza biorąc, to ja sobie na swój chłopski rozum ważność tego, co się tworzy, to tak sobie tłumaczę, że po prostu w każdej chwili mamy olbrzymią ilość spraw do załatwienia i różnych procesów, które jednocześnie zachodzą, i w każdej chwili musimy podejmować decyzje o tym, co jest ważniejsze, co najpierw robimy, a co potem, lub czego wcale nie robimy, prawda? I tak z grubsza tak sobie patrzę na ważność tego, co się tworzy. Natomiast komunikatu takiego ściślejszego na ten temat jeszcze nie dostaliśmy. I myślę, że jak teraz omówimy sobie te dwie pozostałe elementy trójni zasad, to ta ostatnia, o której teraz mówiłem, też prawdopodobnie będzie nam jakoś tak przybliżona. Ale myślę, że niezależnie od tego, co dostajemy w komunikatach, to i tak wszystko, co sobie Państwo, każdy z Was, proszę Państwa, myśli o tym zagadnieniu i wszystko, co sam sobie układa w swojej umysłowości, w swoim światopoglądzie, to i tak jest to, co on o tym myśli i to, co on o tym wie. My ze swojej strony tylko Państwu przybliżamy i opowiadamy o tych komunikatach, które z tak zwanych przeze mnie nadświatów, czyli ze świadomości Ojca, przychodzą do nas i uściślają pewne zagadnienia, ponieważ człowiek to na ziemi myśli, że jak już sobie coś wymyślił, jak sobie wyczytał gdzieś w jakichś encyklopediach, albo w jakichś mądrych książkach, albo w jakichś świętych księgach, to już tak na pewno jest. Natomiast nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że owszem, pojęcia takie na świecie, we wszechświecie istnieją, ale one w rzeczywistej rzeczywistości wszechświata mają zupełnie inną postać i inną treść. A to, o czym my na Ziemi operujemy, jest celowo tak zagmatwane i tak zakłamane, żebyśmy tam do rzeczywistej prawdy nie dotarli. Ja nie twierdzę, że my tu siedzimy i teraz Państwu powiemy rzeczywistą prawdę. Nie. My powiemy to, co nam na ten temat jest wiadome. A Państwa sprawa jest to, co tam uszczkniecie dla siebie z tego, co od nas usłyszycie. Mhm. Zaczniemy od spójności. I tutaj przy spójności mamy taką wizję przelewania pełnego w pełne.
To była no, w zasadzie wizja, która, w której mężczyzna nalewał piwo do dwóch naczyń, do kufla i do dzbanka. Przy czym w tej kufel, wizji. Tak, przy czym kufel z piwem dał kobiecie, a dzbanek był jakby dla niego. Oba były pełne. Oba były pełne po same brzegi. I kobieta wzięła ten swój kufel pełen po brzegi piwa i dolała, cały wlała do dzbanka tego mężczyzny. Równie pełnego. Równie pełnego. Piwo się nie wylało, nie przelało, było dokładnie tak samo pełne w tym dzbanku. I teraz, moi kochani, jaka jest no, moja interpretacja, ja chciałem powiedzieć nasza, ale nie chcę tu robić z nas tu grupy wzajemnego wsparcia. Jaka jest moja interpretacja? Są dwa bardzo ważne elementy. Pierwszy to taki, który się tu niektórym z korespondowiczom bardzo nie podoba, bo tu pani pisała, czy to rzeczywiście element... Tadeusz, ja do tego dojdę. Aha, dobrze. W każdym bądź razie rzecz w tym, że to kobieta, a więc żeńskość, otrzymuje od męskości to, co zostało nalane do tych naczyń, a więc energię świadomości i świadomość świadomości. Oba naczynia zostały wypełnione. A następnie to kobieta, żeńskość, wlewa swoje naczynie do naczynia męskiego i wtedy jedno staje się naczynie dla jednego i dla drugiego. Dlatego że żeńskość i męskość tworzy jedną istotę ludzką. I mężczyźni, i kobiety są tak samo zbudowani z męskości i z żeńskości. I mają wspólny tenżeż pojemnik ze świadomością. I następna sprawa jest taka, że mimo, że wlewa z pełnego do pełnego, nic się nie wylewa. Dlatego, że to jest właśnie jak gdyby ilustracja spójności. Że tu nie chodzi o newtonowską konsekwencję fizyczną, że jeżeli, żeby coś do czegoś włożyć, to trzeba szuflą wrzucić albo wlać, zmierzyć, zważyć, że jeżeli tamtego było tyle, a tego tyle, to w sumie jest tyle, że to musi mieć taki, a nie inny wygląd i że wszystko można zważyć i świadomość, i wymiary, i Boga, i opisać, i zważyć, i jeszcze udowodnić na dodatek. Nie. W duchowości nie ma takiej logiki, którą sobie wymyślił nasz fizyczny, cielesny mózg i teraz swoim właśnie zakresem mózgowym chce to wszystko wyważyć, policzyć, wymierzyć, opisać i jeszcze stwierdzić, czy to jest prawda, czy to nie jest nieprawda. Także to pozostawiam tylko wyczuciu Państwu, ale logika nie ma tu nic do rzeczy, a spójność jest faktem oczywistym. Do tego jest pytanie. Nie rozumiem, dlaczego kobiecość miałaby być pozbawiona wiedzy o wzorcowości. Dlaczego miałaby dostawać o nich przekaz od energii męskich? Właśnie takie... Wytłumacz właśnie to zagadnienie, tak. Bo ono bardzo pasuje do tej. Bardzo do tego sytuacji. Pasuje. Właśnie chciałem jakoś wybiec, ale ty teraz przeczytałaś dosłownie treści tej korespondencji dotyczącej tego elementu. To wspaniały bunt przeciwko konstrukcji, wzorcowej konstrukcji wszechświata, która składa się jednocześnie, zespolona jest z żeńskości i z męskości. To właśnie Matrix wymyślił sobie, że on zrobi cały wszechświat wyłącznie z energii materialistycznych, z energii bytu, z plusa i minusa, z obu żeńskich. I co zrobił? Zrobił ten wszechświat bardzo skutecznie. Naprawdę skutecznie, genialnie, bo twórcy Matrixu mieli pełną wiedzę o budowie bytu wszechświata. Tylko nie mieli wiedzy o boskości, o swojej własnej boskości, którą odsunęli od tego dzieła. I w związku z tym całość się zakorkowało. A ono tak na tym to polega, że jest całością i że żeńskość, która jest energiami struktury wszechświata, na to, ażeby stworzyć z siebie żywe i świadome i boskie istoty, musi być zespolona z męskością i to męskość jej
daje element świadomości, element wzorcowości i element trwałego, wiecznego życia. Jeśli tego nie otrzyma, to stworzy tylko, a może stworzyć, bo taką moc ma. Każda energia w bycie. Samoistność i samowładność. Może stworzyć takie formy, jakie chce, bez udziału męskości. Ale to będzie nietrwałe i chwilowe. I to będzie porażka, i to będzie samozagłada. Także ja rozumiem tą panią, że ona taka jest kobieta i chciałaby bez tych mężczyzn sobie poradzić, ale to nie ma nic wspólnego z kobietami i z mężczyznami. Tylko po prostu taka jest budowa wszechświata i budowa nas wszystkich. Mamy w sobie 2/3, tu pocieszę tą panią, 2/3 elementów żeńskich i 1/3 elementu żeńskiego, męskiego. Złoty podział. I ten złoty podział, 1/3 do 2/3, jest rozłożony na wszystko, co we wszechświecie istnieje, od budowy atomów, do budowy roślin, do budowy wszystkich komórek, do budowy czego tylko byście Państwo nie wzięli, łącznie z galaktykami i kosmosami. Złoty podział zawsze się będzie kłaniał, bo wynika z tego pierwszego, że tak powiem, stosunku tych proporcji. Dobrze, to była spójność. Teraz mamy prawdę. Spójność. O, to jest jeszcze trudniejsza sprawa. Na temat prawdy dostaliśmy w zasadzie 2 przekazy o tym samym. To ciekawe. Jeden dawno temu, już jakieś pół roku temu, i jeden całkiem niedawno. Od zupełnie innej osoby. Przez inną osobę. Ten jest przez Mariusza, a tamten jest przez Andrzeja. I ten pierwszy, zatytułowany Prawda, mnie wbił, bo na mój chłopski rozum, to prawda jest oczywista, że prawda to jest to, co rzeczywiście się wydarza, to, co rzeczywiście ja widzę, czuję i słyszę, i to, co rzeczywiście zapiszę, i to, co rzeczywiście będzie zapamiętane przez potomnych o tym, co się rzeczywiście zdarzyło. Ale się okazuje, że ta rzeczywista rzeczywistość jest tak pogmatwana i wszyscy, na dodatek, jest tyle filozofii na ten temat, że przecież co człowiek to prawda. I jakie to piękne, że każdy ma swoją prawdę, że ile ludzi, tyle prawd na ziemi. Wyobrażacie sobie Państwo, jaki to jest bałagan? Tyle prawd, ile ludzi na ziemi? A Baca jeszcze mówił, że jest prawda, tak? Ty jest prawda i jest co innego. Nieprawda. Ale tak. to już jest dowcip. No, w każdym bądź razie dostaliśmy informację w postaci przekazu bardzo poważnego i bardzo trudnego do zrozumienia, że prawda ma taką postać Kiru, Miru i Wiru. Kochani, to bardzo trudna sprawa i długa do przemyślenia. W każdym bądź razie Kir to jest to ucho, to są zdarzenia w czasie teraźniejszym, ale wszystkie te zdarzenia w czasie teraźniejszym wynikają z tego, co przed chwilą było, i zdążają w stronę tego, co za chwilę będzie. I taka jest wymowa Kiru, że z jednej strony zawiera w sobie rzeczywistość teraźniejszości, a z drugiej strony jest takim wspomnieniem niedalekiej przeszłości i widzeniem tego, co za chwilę będzie. I to jest istota Kiru. Z Mirem jest już też taka sprawa do przemyślenia. No bo Mir to tak czuję jako pokój, jako spokój, jako takie wzajemne, ksiądz na zakończenie mszy po błogosławieniu wszystkich swoich parafianów mówi: idźcie w pokoju, albo w pokoju Chrystusa. Czy w każdym razie wszyscy sobie cenimy to pojęcie i wszyscy chcielibyśmy być nim obdarzeni, ale do pokoju i spokoju w naszym świecie ziemskim to, jak wiemy, jest daleko. Już nie mówię o niepotrzebna wcale, że tak powiem, wojna, to, co się dzieje u naszych ościennych sąsiadów. Ale wystarczy napięcie psychiczne, taki strach o to, co jutro będzie, co jutro do gara wyłożę, czy mi starczy do pierwszego.
te wszystkie napięcia ciągle, ja chory jestem, a może za chwilę zachoruję, w rodzinie tyle niesnasek i chorób. W każdym bądź razie nasza rzeczywistość właściwie dominuje w niej odwrotność tego, co jest spokojem, ciszą i takim właśnie pokojem, taką zgodnością z sobą i zgodnością z otoczeniem. Ale prawda musi zawierać w sobie właśnie ten element zgodności, element odpowiedzialności za to, w czym biorę udział, za to, na ile ja jestem zgodny i pokojowo, czyli że pozytywnie ustosunkowany, zmotywowany do swojego działania i do swojego tworzenia rzeczywistości tej, która akurat mnie jest dostępna. A więc prawda stawia przed człowiekiem nie tylko sprawę tego, czy to coś jest rzeczywiste, czy nie, ale sprawę odpowiedzialności. Tutaj troszeczkę kłania się ta zasada ważności tego, co się tworzy. A więc odpowiedzialności za to, bo czasem prawda może zabić, jeżeli jest odpowiednio, że tak powiem, użyta. No przecież powiedziałem prawdę, ale jaki tego efekt? Tutaj prawda w sensie prawa kosmicznego w tym drugim aspekcie stawia przed człowiekiem i przed każdym, który tworzy swoje, żyje i swoje życie, tworzy sprawę odpowiedzialności. I na koniec wir. Wir to jest po prostu ruch. Bez wiru, bez ruchu nic istnieć samo z siebie nie może i wir jest początkiem, nie mówię, że końcem, bo końca nie ma, jeśli chodzi o życie, zawsze jest wieczne, natomiast wir jest początkiem i kręgosłupem, takim siłą nośną wszystkiego, każdego elementu żyjącego. I tutaj jest w tym przekazie Andrzeja wszystkie te elementy kiru i miru są już przez nas omówione. Natomiast bardzo ciekawa sprawa jest dotycząca trzeciego elementu, a więc wiru. Poproszę Cię, Justynko, o przeczytanie tego, co było przedmiotem doświadczenia Andrzeja. Stanąłem pomiędzy światłem a czernią. Oddzielała je od siebie nieprzezroczysta membrana. Było w niej okrągłe przejście. Usiadłem okrakiem na jego krawędzi. Jedną nogę miałem po jednej stronie, drugą po drugiej. Siedziałem tak i patrzyłem, raz w biel, raz w czerń. Po stronie czerni zobaczyłem ściankę, jakby kotarę zwisającą z bardzo wysoka. Wstałem z okrągłego wejścia i przeszedłem na stronę czerni. Poruszałem się w prawo. Niebawem zrozumiałem, że jestem w czymś w rodzaju labiryntu złożonego z czterech ścianek. Kluczyłem między nimi, wciąż poruszając się naprzód. W końcu doszedłem do wolnej przestrzeni. Panował tam mgielny półmrok. Z tego samego miejsca, co kiedyś przyszedł do mnie ojciec, wyłonił się jakby zza drzwi nieco powyżej mnie. Dotknął dłonią mojej głowy, a ja poprosiłem go, czy mogę przytulić się do niego, tak jak czasem córka przytula się do mnie. Leżeliśmy tak obok siebie. No i zobaczcie Państwo, ktoś by powiedział, że co ta scena, bardzo skomplikowana i z wieloma znaczeniami, ma wspólnego z wirem. Zacznę od końca. W moim przekonaniu ma. Dlatego, że przed chwilą powiedziałem, że wir jest podstawą, pierwszym elementem, który zaczyna istnieć, ruchu, dzięki któremu w bycie mogą się tworzyć jakiekolwiek formy. A tutaj tym pierwszym elementem, ważniejszym od wiru, jest spotkanie z ojcem. Takie proste. Przytulenie, tak jak do córki. Ktoś tu zaraz powie, no, udowodnij, zmierz, pokaż, jak to było, a kto to, może to nie ojciec, może to jakiś inny zesłaniec czy podesłaniec.
Kochani, ja żartuję, ale tak mam na myśli to wszystko, co słyszę od Państwa, słyszymy od Państwa w korespondencji. Bezapelacyjnie, po prostu najprostsze spotkanie, jakie tylko może być, tak jak Andrzej spotyka się z córką, tak on spotkał się z ojcem i przytulił się do niego. I to jest początek. I to jest początek ruchu, którym później za chwilę staje się wir. Ale jest jeszcze tutaj troszeczkę więcej w tym wszystkim, bo najpierw jest opis, jak Andrzej do tego doszedł, bo w końcu na to, żeby się spotkać z ojcem, no to nie jest to takie hop hop, tak, że ojcze, tutaj pokaż mi się, ja tu przyjdę i się do ciebie przytulę. Powinno być i wszystkich błogosławię, że każdy, jeśli ktoś uzyska akurat ten efekt, uwierzę w niego, że tak było. Natomiast w przypadku Andrzeja było pokazane, że najpierw znalazł się w tej przestrzeni, w której my jako świadomość nieustannie jesteśmy, bo my jesteśmy jako świadomość na pograniczu pomiędzy bytem a wiecznością. A więc to jest ten otwór pomiędzy jasnością a ciemnością. I on wstąpił w ciemność, a więc wstąpił do wieczności. A w tej wieczności musiał przejść przez cztery ściany. Cztery ściany to są ściany zamysłu. I dopiero kiedy przeszedł przez strefę zamysłu w wieczności, mogło dojść do tego prostego i oczywistego spotkania z ojcem. Także, a to było z kolei, jest z kolei, takie spotkanie z ojcem jest początkiem życia w ogóle. Mm-hmm. Dziękuję Ci bardzo, to bardzo ładne. Mnie się przynajmniej bardzo podoba. Dobrze, to omówiliśmy sobie dwa elementy z Trójni Zasad. Co do ważności, ja powiem tylko tyle, że dla mnie ważność tego, co się tworzy, właśnie bardzo wiąże się z odpowiedzialnością. Nie tylko, tak jak Ty wspomniałeś, z tak zwanym kolejkowaniem, co jest ważne, ważniejsze, co mniej ważne, ale bardziej właśnie z tą odpowiedzialnością za to, co się w ogóle powołuje do życia, do istnienia. Także tworząc coś, musimy być w pełni odpowiedzialni za konsekwencje, jakie płyną z tego tworzenia. Znaczy odpowiedzialni pozytywnie. Pozytywnie odpowiedzialni, bo można być odpowiedzialny nie tyle negatywnie, co w strachu, że boję się konsekwencji. Nie, możemy iść śmiało do przodu? Ja mam takie, wiesz, ja mam wrażenie, że odpowiedzialny nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wydźwięku. Tak samo jak konsekwencja dla mnie już w tym momencie nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wydźwięku. Ja wiem, że konotacje takie związane w ogóle z pojęciem konsekwencja są na przykład negatywne. Dla mnie kiedyś tak, kiedyś były, w tym momencie już nie. Więc to ja rozumiem, co Ty chcesz powiedzieć, ale zaznaczam od razu, że dla mnie odpowiedzialność w tym momencie nie powinna mieć ani konotacji pozytywnej, ani negatywnej. Ona po prostu jest. Jest to odpowiedzialność. Ja jestem odpowiedzialna za to, co tworzę. Ani w strachu, ani w radości. Po prostu jestem odpowiedzialna. A ja bym jednak do tego dorzucił to, bo chodzi mi o kontekst rzeczywistości, która na Ziemi tu zachodzi i w której wszyscy jesteśmy. I często spotyka się, że takie powiedzenie cel uświęca środki. To też przecież to jest parcie do przodu i to jest konsekwencja i to jest biorę odpowiedzialność na siebie, ale to niech to się musi stać, bo to jest ważniejsze. W tej trzeba umieć znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co jest ważniejsze, a tym, co jest pozytywne. A więc bez miłości, jak mówi definicja miłości, kto nie ma miłości, ten nic nie zrobi, niczego nie zbuduje, tylko wszystko się zawali. A więc ja nie lubię słowa miłość, bo dla mnie oczywistą jest, tak jak dla Ciebie, że człowiek uduchowiony, to jego miłość i jego pozytywizm, jego pozytywne nastawienie do otoczenia jest taką oczywistością, że pozostaje mu tylko i wyłącznie tworzenie bez obawy jakichkolwiek konsekwencji negatywnych, dlatego że on już postępując wzorcowo nie może stworzyć żadnego zagrożenia. I absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast tutaj chodzi mi o taki jeszcze dziś istniejący kontekst, że owszem, cel jest bardzo ważny, ale nigdy nie może uświęcić negatywnych skutków.
cel uświęca środek, czyli że negatywnych środków. Absolutnie nie może stać się nikomu żadna krzywda i żadne napięcie i to tak czy inaczej należy do naszego jakiegoś wewnętrznego wyważenia, ale znowu zwracam się do takiego, do tej postawy Justyny, że jest 100% racji, że jeżeli jestem uduchowiony, jestem w pełni świadom swojej boskości, to w możliwości mojego postępowania nie ma negatywnej ewentualności, nie ma negatywnego wariantu. Mogę śmiało iść do przodu, realizować każdy ważny cel, ponieważ ja nie mogę się pomylić i nie mogę nikomu zrobić krzywdy. Także to jest stan na układ boskości człowieka, a na układ tego, takiej pośredniości, to jest to kwestia takiego nieustannego jednak zastanowienia nad sobą. Przeszłabym tutaj chętnie do trzeciego punktu, pułapki duchowe, ale wiesz, tak mnie jeszcze korci, bo nie wiem, dlaczego przyszła do mnie w tym momencie takie wspomnienie, kiedy rozmawiałam z moim tatą jako jeszcze mała dziewczynka, kiedy próbowałam mu wytłumaczyć, ja jemu, jako mała dziewczynka, rozumiesz? Ja to rozumiem, bo właśnie dzieci najwięcej wiedzą o Bogu. Ale nie o Bogu była rozmowa. Była rozmowa na temat, czym jest inteligencja. Więc ja próbowałam mojemu tacie wytłumaczyć, że on ma bardzo złe pojęcie na temat inteligencji. A on mi próbował właśnie w drugą stronę powiedzieć, że to jednak dziecko, to jednak ty tutaj troszeczkę nie tak idziesz. I powiem ci, że ciekawe było to, pamiętam to do dzisiaj, bo to była bardzo, bardzo ostra i taka, wiesz, emocjonalna rozmowa, kiedy ja próbowałam mu naprawdę wytłumaczyć, że człowiek inteligentny nie może być zły. A on mi próbował wytłumaczyć, że to nie jest prawda, że człowiek inteligentny może być zły i po prostu takim swoim... no jakimiś takimi złymi zagrywkami bardzo w inteligentny sposób poprowadzić coś w złą stronę. No ja wtedy jeszcze jako dziecko ja nie znałam się kompletnie na psychologii. W tym momencie mogę powiedzieć, że pewnie przeczuwałam coś, co się nazywa też inteligencją emocjonalną. Pewnie dlatego z tego tytułu może jakoś tam wyszłam. No, w każdym razie konsensus był taki, że ja się przekonać nie dałam. Powiedziałam tacie tylko tyle, że w takim razie on ma na myśli człowieka sprytnego, takiego... który po prostu no, potrafi tym swoim sprytem i takim... wiesz co, brakuje mi, kurczę, teraz słowa... Sprytnego i złego. Tak, ale jest jeszcze takie, wiesz, nie pamiętam tego słowa, nieważne. Ostatnio często mi wylatują wszystkie słowa z głowy. W każdym razie stanęłam na stanowisku, że mowy nie ma, jeżeli ktoś jest inteligentny, nie ma w sobie możliwości popełniania złych rzeczy. Na tym to stanęło. Nie wiem, czemu w tym momencie mi się to przypomniało, ale skoro się przypomniało, to no, to mówię. Ja się, jeśli można, to ustosunkuję do tego, że właśnie to dziecko miało totalne odczucie swojej boskości. I inaczej, jak tylko inteligencja boska, więc ta najpozytywniejsza z możliwych, nie widziała rzeczywistości nikogo i wśród ludzi, bo wszystkich tak samo oceniała, że każdy z nich jest taką istotą boską, jak ona sama. I dlatego nie dała się przekonać i miała świętą rację. I dzisiaj też ma świętą rację, troszkę większa dziewczynka niż tamta, kiedy mówi o tym, że jeśli jestem, jaki jestem, to mogę iść do przodu, nigdy się nie pomylę i nigdy nikogo nie skrzywdzę. Dobrze, przejdźmy w takim razie do trzeciego punktu, pułapki duchowe. Jest ich 5 wypisanych przez naszą Telewickę i będę po kolei je czytać i będziemy sobie omawiać. Pierwsza pułapka to prymat ducha nad ciałem i materią.
I to jest rzeczywiście taka pułapka, w którą no, dużo osób się łapie, tak, na tą pułapkę, daje się złapać, kiedy rzeczywiście zaczynamy rozważać wszystkie te aspekty duchowe, kompletnie pomijając to, że no, po to jesteśmy w tych ciałach tutaj w bycie, żeby tutaj jednak realizować naszą duchowość. Nie tylko duchowość, bo wszystko jest duchowością, każdy przejaw życia jest duchowością, ale tutaj pewnie masz na myśli, bo ja przynajmniej mam to na myśli, takich, którzy sobie swoją duchowość utożsamiają z jakąś taką wyjątkowością, oderwaniem od materii, od brudnych rzeczy, spraw rzeczywistości codziennej i oczywiście są albo medytują całymi tam latami, są jakimiś joginami, są duchownymi, nie powiem zakonnicami, nie chcę nikogo obrażać, ale w każdym razie na swój sposób, przez siebie wymyślony, uciekają w stronę duchowości od rzeczywistości i wydzielają ze swojej biologiczności tylko ten element, który w ich przekonaniu odpowiada tej właśnie duchowości i tam ją realizują. Gorzej, jeżeli to są ci, którzy później stanowią prawo tu na ziemi i całe swoje mniemanie o tej świętości, swojej własnej duchowości wymagają od innych i dopiero się zaczyna, kochani moi, piekło. No w każdym bądź razie to jest bardzo poważne zagrożenie, realne, dziś istniejące wśród ludzi, powszechne. I na przykład jeśli rozmawiamy o takich sprawach jak duchowość albo materializm, to ci, którzy uważają się za takich bardzo uduchowionych, nie ma takiej opcji, ani takiej siły, która by ich przekonała o tym, że się mylą, o tym, że powinni jednak uznać rację innych również lub w ogóle je widzieć. Nie, oni tak są zaślepieni swoją przez siebie wyimaginowaną duchowością, że to jest karmicznie rzecz biorąc i reinkarnacyjnie rzecz biorąc tak potężny korek, który może człowieka, i rzeczywiście tak jest, klinuje człowieka na wiele reinkarnacji na tym poziomie, bo on sobie, człowiek sam to buduje, oczywiście z taką chęcią, no do Boga on chce, on szybciej, on chce znaleźć wytrych do nieba i za pomocą swojej świętości już zostać świętym, jak już będzie na ołtarzach albo na obrazach, to już dopiero będzie osiągnięcie wielkie. Natomiast nie wie o tym, że potem będzie musiał te wszystkie swoje błędy po kolei w wielu, wielu reinkarnacjach odrabiać, że już nie wspomnę o wielu, bo my żyjąc cały czas korzystamy z przynależnych nam energii i w tym wachlarzu całościowym energii są energie biologiczne przeznaczone do wpłodzenia dzieci, do tego, żeby ich wychować, do brania udziału we wszystkich aspektach życia i tego duchowego, i tego fizycznego. I jeżeli ktoś sobie to podzieli na kawałki i mówi, że tamte mi są niepotrzebne, to B, to jest grzech, a tylko te sobie biorę, to jaki będzie tego rezultat, że w następnych reinkarnacjach będzie musiał najpierw skonsumować te energie, których nie skonsumował w poprzedniej reinkarnacji. A więc one znowu tam opanują jego umysłowość i sami Państwo widzicie, ile takich dewiacji naokoło nas się dzieje, tych napięć emocjonalnych i psychicznych jest taka różnorodność i takie olbrzymie napięcie, że nie ma słów, żeby je wyrazić, a wszystko się bierze od tego właśnie, że najpierw człowiek sam siebie wymyśla, jak to zrobić, żeby być bardziej świętym, a potem się zaczyna piekło. Dobrze, kolejna pułapka to niskie energie atakują. To wiesz, tutaj, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, powiedzieliśmy sobie, że tutaj ta pułapka bazuje głównie na energii strachu, tak? Czyli na właśnie na wciąganiu takiego
no uważaj, uważaj, bo cię wszędzie gdzieś może coś, coś ci zrobić. Coś ci wciągnąć. Tak. Coś tak, ja? To z jednej strony, jak to wszystkie manipulacje, bazuje to na elemencie rzeczywistości, tak? Realnie mogą się wydarzyć takie, że, takie sytuacje, w których rzeczywiście niskie energie potrafią zaatakować człowieka. Ale no, nie, no nie jest to jakby powszechne i na pewno nie, nie temu, który sobie, znaczy częściej temu, który sobie to wymyśla, tak? Wmawia no. I się tego boi. O, jakby, tak, jakby w ale tym. Ale tutaj w tym właśnie sensie. Chcę nawiązać do tego, co przed chwileczką powiedziałem, że jeśli ktoś wcześniej, w poprzednich reinkarnacjach, naciągnął te sprężyny energii, nadużył ich albo użył ich przeciwko komuś, to w następnej reinkarnacji te energie w niego uderzą, bo to są naciągnięte sprężyny. Wrócą tak czy tak. I jednemu człowiekowi te niskie energie w niczym nie zaszkodzą, odczuje je owszem, a drugiego tak wchłoną, że szpital psychiatryczny albo totalne cierpienia, albo wielkie strachy, albo olbrzymie opętania. Opętania z czego się biorą? Z tego, że wcześniej ta osoba tych środków używała do krzywdzenia innych ludzi. I później się rodzi w ciele takim wrażliwym, którego potem opętuje nie jeden, a 100 diabłów i wielu tych egzorcystów nie potrafi sobie z tym w ogóle poradzić. I dziwne jest, dlaczego te diabły akurat tą jedną osobę dopadły. I to jest rzeczywistość, tak, tak naprawdę jest. Ja byłem na kongresie tych egzorcystów i prowadzona była transmisja telewizyjna i redaktor chciał wyśmiać tą sprawę tych egzorcyzmów i wtedy się okazało, że zaraz, że to jest totalnie ważny problem, że jeżeli na Polskę zaraz po wojnie wystarczało 100 egzorcystów, profesjonalnie wyszkolonych, to teraz jest ich tysiące i ciągle za mało, że to jest powszechnie występujące zjawisko. I skąd to się bierze, prawda? Z tego właśnie, że po pierwsze jest przyspieszenie, a więc musimy rozliczyć w sposób przyspieszony jeszcze w tej reinkarnacji, w tym ciele, wszystkie swoje te właśnie naciągnięte sprężyny, to stąd się bierze. A druga rzecz, to bierze się z tego, że rzeczywiście tak żeśmy uczynili. I wtedy te niskie energie no, są realnie działające. Natomiast jeżeli one działają, to nie możemy żyć w strachu, a no mi się coś stanie. Ja, jeżeli ktoś mnie pyta o radę w takiej sytuacji, to przypominam i zamieniam się w takie dziecko, jak Justyna przed chwilą. Człowiek jest istotą boską. Wszechwymiarową, nie wielowymiarową, tylko wszechwymiarową. Wszystkie wymiary i wszystkie spektra energetyczne ma w sobie, w rurze, którą jest, wszechświat jest rurą, która przepuszcza wszystkie energie i człowiek jest jego stuprocentowym modelem i jest tak samo wielowymiarową rurą. I nie ma takiej energii, która by mnie tej rurze mogła zaszkodzić, byleby nie stawiać jej oporu. Jestem rurą i nie ma takiej energii, która mi zaszkodzi. Niech przepływa, nawet trochę mnie tam potrzęsie. Smaczna to ona nie jest, ale ani się jej nie lękam, ani nie ma takiej możliwości, żeby mnie zaszkodziła. I takie nastawienie polecam wszystkim tu mnie słuchającym. Dziękuję. Kolejna pułapka, trzecia, to nieprawdziwa duchowa tożsamość. No i tutaj rzeczywiście cały szereg sytuacji związanych z tymi reinkarnacyjnymi jakimiś regresami. Komplikacjami. Tak, myślę o regresingach, o takim ściąganiu. O możliwości przejrzenia tego. Nie tylko przejrzenia, ale o możliwości ściągnięcia niewłasnych, tylko jakichś innych z astralu, zaczerpnięcia innych sytuacji, które się nie wydarzyły tej osobie, ale ona bardzo tak chciała je mieć, więc w tym regresingu fajnie dostała. Tak? Wyjaśnij, co to jest regresing.
Regres hipnotyczny. Mówimy o cofnięciu się podczas hipnozy. O seansie hipnotycznym. O seansie hipnotycznym, kiedy możemy cofnąć się do poprzednich wcieleń. Do poprzednich wcieleń. I wtedy cofamy się nie do swoich. I się dopiero zaczyna piekiełko. Tak, dokładnie. Także no tutaj jest taka, to ja przynajmniej widzę taką jedną, takie zagrożenie związane z tym tematem. No a drugie to podszywanie się nie pod swoją osobę. Kochani, jak z moich rozmów takich werbalnych z ojcem, to jest największe duchowe przestępstwo, jakiego człowiek może dokonać. Podszywać się nie pod swoją rolę. O wiele większe od tych wszystkich złoczyńców, którzy chodzą po tym świecie i o których wiadomo, że to są złoczyńcy. Podszywanie się pod nie swoją rolę duchową czyni największe szkody. I jeżeli popatrzymy na ten straszny bałagan, który i chaos, który otacza nas w naszej rzeczywistości, to stawiam głowę na pieniek, że powodem pierwszym tego wszystkiego jest właśnie dokładnie to. Przecież, moi drodzy, ci wszyscy, którzy nami rządzą, którzy stanowią prawo, którzy nas sądzą w sądach, którzy pilnują porządku w postaci tak zwanych mundurowców, dziś są prawie w 100% dokładnie odwróconymi duchowo istotami. Każdy z nich jest małą, schorowaną, zdegenerowaną i złą duszą i powinien zamiatać ulicę, to by zrobił dobrze. Natomiast ci, którzy stanowią prawo i którzy rządzą, to powinny być wysokie świadomości, które zgodnie ze swoimi specjalizacjami sprawują odpowiedzialnie swoje elementy rządzenia rzeczywistością i tworzenia rzeczywistością. A dziś na Ziemi jest dokładnie odwrotnie. To ci najgorsi nami rządzą i my się dziwimy i tworzą to, co nam na co dzień się dzieje. I my się dziwimy, że lekarze nie leczą, rządzący nie rządzą, a jak coś zarządzą, to tylko będzie gorzej. Jak mawiała moja babcia, o Boże, Boże, co plenum, to gorzy. Zmiany jedyne, które umieją wprowadzać, to tylko z gorszego na jeszcze gorsze. Kochani, ja nie chcę tu robić rewolucji. Ja nie nawołuję do nikogo do tego, żebyśmy wyszli na ulicę i żądali jakichś zmian. Nie. Ja tylko wskazuję palcem na najistotniejszą przyczynę tej rzeczywistości, tego stanu rzeczy. I o tym mówił ojciec. I to miał na myśli, kiedy mówił, to jest największe przestępstwo, jeżeli ktoś podszywa się pod zupełnie kogoś innego. To odwrócenie, jak to brzmiało w tym? Nieprawdziwa duchowa tożsamość. Nieprawdziwa duchowa tożsamość. Największe przestępstwo, jeżeli są jakieś grzechy, to ten jest największy. No oczywiście karmicznie to będzie tam rozliczane, ale co nam z tego? No tak czy inaczej kolej wypadków na Ziemi jest przyspieszony, zagęszczony. Będziemy wiedzieć, jak to się wszystko będzie układać, ale sami przecież wiemy, że jeśli chodzi o rządzących, oni się zmieniają i każdy odchodzący jest już skompromitowany. No jeszcze nie było takiego, który by odszedł i bez skompromitowania. Mm-hmm. I tutaj chciałabym też dodać, że Tadeusz, ty masz na myśli to, że wraz z naszą jakby rolą duchową, czy misją duchową powinno iść to, co robimy tutaj, bo zdarzenia są tak poukładane, że powinny być, no bo to wiesz, to może być mylące, to może być niezrozumiałe do końca. To może właśnie to wyjaśnijmy, że każda osoba ma przez siebie samą zaplanowane zdarzenia zgodne z jej rolą, tak? Z jej rolą i z jej zdolnościami, z jej misją, którą tak powinna sprawować. Jeżeli właśnie, jeżeli tutaj, w tym momencie na Ziemi wykonuje zupełnie coś innego, to najczęściej będzie jej to źle wychodziło, będzie to sprawiało trudności, nie będzie sprawiało radości, na przykład praca, która nie sprawia radości i no tego typu, w takich rzeczach może to się jakby objawiać, tak? Tak, no i specjalnie zobaczcie Państwo, że tak zorganizowana jest nasza rzeczywistość, że przecież bardzo wielu, którzy są utalentowani i wrażliwi,
nigdy nie sprawują, nie wykonują swoich zawodów, tylko ich zawody wykonują ci, którzy o tym nie mają zielonego pojęcia. Mówią, że tak się męczą, no przecież tak się starają, a ciągle coś nie wychodzi. Nigdy im nic nie wyjdzie, bo to jest niezgodne z ich duchową specjalizacją. Duchowa specjalizacja to jest pojęcie takie dosyć szerokie i myśmy go jeszcze nie omawiali. Powiem tylko tytułem wyprzedzenia, że następne błogosławieństwa energetyczne są takie, że kiedy z ludzi, ale to indywidualnie się odbywa, jest zajmowana osłona wszechwymiarowości, ma dostęp do wszystkich wymiarów, otrzymuje ostatnie, że tak powiem, nie tyle namaszczenie, co ostatnie wtajemniczenie, czyli że ukoronowanie, wtedy dopiero otworzy mu się jego specjalizacja. I powiem wam, kochani, że jeśli chodzi o specjalizację, to specjalista w danej dziedzinie nawet nie musi tego wykonywać, tylko wskaże palcem, tylko pomyśli, a to się samo w jakimś dziwnym cudem weźmie, naprawi i dobrze zrobi. Zapewniam was, że takie elementy w naszej rzeczywistości będą się działy przecudownie. Czym więcej, na razie to są tylko jak grzyby po deszczu, wyrastają pojedynczo te istoty uduchowione, które łapią oddech ze swoją specjalnością. Będzie ich coraz więcej i rzeczywistość naszej planety w sposób naturalny sama się będzie naprawiała. Zobaczycie, jakie to będzie fajne. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Czwarte jest krótkie i bardzo w zasadzie nie wymagające większego komentarza. Zbawianie innych na siłę. No to jest w zasadzie coś, co... To jest takie oczywiste, ale spróbujcie mi pokazać kogoś, kto nie próbuje kogoś zbawiać na siłę, prawda? Tak, tak jest. Lub nie próbował, tak, prawda? Tak. Także każdy... Tutaj jest ukłon w stronę prawa kosmicznego, które brzmi nieingerencja. Nieingerencja to święte, przestrzegane nawet przez wrogie obozy tu we wszechświecie i w kosmosie, jak mówimy o UFO i tak dalej, absolutnie nieingerencja. Także na tej właśnie zasadzie olbrzymie cywilizacje obserwują to wszystko, co się tu na Ziemi dzieje i nie ingerują, nawet nie mogą nam pomóc. Właśnie dlatego, że każda pomoc byłaby ingerencją. Mogą nas tylko inspirować duchowo, myślowo, troszkę podpowiadać, ale nic za nas zrobić nie mogą. A my w tym właśnie naprawianiu chcielibyśmy choćby przez moment za kogoś pomyśleć, za kogoś coś zrobić, coś tam, nawet dobra rada. Jeśli mnie o nią nie poprosił, to już jest ingerencja. I piąte, zasady czystości duchowej. I tutaj przy tym piątym mieliśmy taką zagwózdkę, w zasadzie nie bardzo mogliśmy odczytać tego, ale powiem ci, że przyszła do mnie taka myśl, że może chodzić o takie elementy, nie wiem, no przychodzą mi na myśl rytuały jakieś, czy utrzymujące, nie wiem, czystość jakąś duchową, nie wiem, tak na prędce mi przyszło. Oczyszczanie jakieś, wiesz co, nie wiem. Zostawmy to tak jak jest. Zostawiamy to z myślą intencjonalną o pani, która to napisała. Ona pewnie wie i chętnie bym się od niej dowiedział, co ma na myśli, mówiąc o czystości duchowej. Dlatego, że dla mnie rzeczywistość świata, wszechświata i Ziemi jest przejawem ducha w każdym elemencie, czy brudny, czy czysty, czy jaki by nie był. I tutaj nie ma czegoś, co jest czyściejsze lub brudniejsze. Także to ja... Zostawiam to bez dalszego komentarza. Zostawmy sobie i jeszcze tylko słowem komentarza do wszystkich tych pułapek, które omówiliśmy. To jest nasza interpretacja tego, jak odczytaliśmy. Jeżeli autorka ma co innego na myśli, no okej, rozumiemy. Nie, no prosimy o poinformowanie nas, bardzo chętnie się dowiemy. Tadeusz.
To jest nasza interpretacja, tak odpowiedzieliśmy i tak to zostawiamy. Tak to zostawiamy. Bo za chwilę, wiesz, będzie przekomarzanie się, kto miał rację. A nie chodzi o rację, tylko chodzi o swoje własne zrozumienie. My tak to odebraliśmy, my tak to zrozumieliśmy i my tak to omówiliśmy. No. I każdy ma prawo to widzieć na swój sposób i w swoim zakresie sobie wyjaśnić. Absolutnie się z tym zgadzam. Dobrze. Czwarte zagadnienie. Imię ojca. No i Tadeusz, ja mam tutaj takie do tego, no wiadomo, że jest to temat niekończący się pytań jednego z naszych widzów co do imienia ojca, z którym się komunikujesz. Czy komunikujemy, czy tak jak ostatnio napisałam, że no, Bóg jest jeden, nie znam większej ilości bogów, czy no, to tak jak też napisałam taką krótką anegdotkę z własnego życia, kiedy ksiądz opowiadał o tych wszystkich miejscach, gdzie jest Jerozolima, gdzie tutaj się urodził Jezus, gdzie umarł, gdzie co, gdzie tam. No i zapytałam go w pewnym momencie, no ale dobrze, no ale to skoro Jezus był Żydem, tak? Czyli oni tam mają tego swojego Jahwe, no to my mamy Pana Boga, a ci, którzy tam mieszkają, to teraz są muzułmanie, oni mają tego Allaha, to który Bóg jest ten prawdziwy? No i ksiądz mi mówi, no ale wiesz, no dziecko, no ale Bóg jest jeden. No tak, ja to rozumiem oczywiście, a który? No oczywiście nasz. Także, no więc to z tym, który, to właśnie oczywiście nasz. No. Także, no to... Oczywiście nasz. My możemy tylko powiedzieć tyle, że po usilnych rozmowach na ten właśnie temat dostaliśmy bardzo precyzyjny komunikat. Tak. I proszę bardzo, Państwo widzicie, jest to taki układ liter J w jedną stronę i J w drugą stronę, a więc materia, antymateria, dusza, ciało. Ja to tak interpretuję. I to wszystko J, nie wiem czemu J. W każdym bądź razie oczywiście znajdzie się wielu mądrych, którzy powiedzą, że to przecież Jahwe, albo Jezus Chrystus, albo jeszcze coś na J. Mnie to jest obojętne. Wiem, że zobaczyłem ten symbol i tak się ucieszyłem, że no przynajmniej ten monogram ojciec nam tutaj podrzucił. Z drugiej strony troszkę kłania się mnie taka wiedza, że przecież wszyscy jesteśmy nim, jego stuprocentową wersją. A więc jakby na to nie patrzeć, to imię każdego z nas musi być pochodne, jeśli nie takie same, to pochodne od tych dwóch jotów do siebie plecami zwróconymi. Także no to tyle bym na ten temat mógł powiedzieć. Natomiast jak bun cyk, cyk, ludzie kochani, no nie wiem, jak Pan Bóg ma na imię. Mnie wystarczy, że to jest ojciec. Dobrze, ja przy tym temacie mam jeszcze tutaj takie zagadnienie, jak rozjechanie świadomości ciała, świadomości duszy, świadomości ducha i świadomości świadomości. I teraz przy tym wszystkim jest bardzo duża... To jest temat, który... Bardzo duży znak zapytania. Wolałbym zostawić na następne spotkanie. W każdym razie dzisiaj tytułem takiego pilotowego jakby sygnału powiem, że rzeczywiście jesteśmy w totalnie bardzo trudnej sytuacji, ponieważ niedawno odbył się rozwód pomiędzy duszą a ciałem. I tak. Mamy do dyspozycji ciało, duszę, ducha i siebie, bo my jesteśmy świadomością. Każdy z tych elementów, ciało, dusza i duch, ma swoją świadomość, swoją osobowość, swoją indywidualność. I my jako świadomość również jesteśmy swoją osobistą indywidualnością. I teraz jesteśmy w takim miejscu, że my o tym wiemy. I jest taka
taka myślowa przepychanka. Chcę na razie zostawić ten temat. Będziemy się nad nim zastanawiać na naszym następnym spotkaniu. To tak na zakończenie tego, co powiedziałeś, że mamy tutaj naprawdę duży teraz harmider w związku z tymi rozdzielnością i z tymi indywidualnościami poszczególnych naszych narzędzi. Tu mamy takie, wiesz, ciekawe pytanie, w którym widz sam sobie odpowiada na swoje pytanie, być może nawet nie wiedząc o tym. Kim w końcu jesteśmy? Duchem, który ma do dyspozycji ciało i duszę, a który jest kontrolowany przez świadomość, to może i duch może sobie wybierać narzędzia wedle potrzeb? I odpowiedź jest tak. Tak właśnie jest. Takim właśnie duchem jesteśmy i możemy sobie dobierać narzędzia jak według naszych potrzeb. I no to jest duży temat. Duży temat, ale tak ale naprawdę ważny. Jest. Odpowiedź na te pytania jest twierdząca na wszystkie. Postaramy się może wyjść od tego w następnym spotkaniu, bo jest to naprawdę dość spory temat, który jest również ważny do omówienia. Ważny i spodziewam się od Państwa komentarzy na ten temat, bo na pewno dorzucą nam jeszcze jakichś aspektów do rozmyślań. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Tobie. Jak i dziękuję Państwu za wysłuchanie nas, obejrzenie, przemyślenie może. I za wspólnie spędzony czas. Kłaniamy się Państwu. Tego ostatniego bym się najbardziej, z tego ostatniego bym się najbardziej ucieszyła, czyli z tego przemyślenia. I wspólnego przemyślenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.